Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa na kolejnej debacie w ramach Festiwalu Literacki Sopot. Tytuł tego spotkania to McLuhan w epoce algorytmów. Moimi albo naszymi gośćmi będą Derek de Kerckhoff, Andrew McLuhan, Anna Nacher, ja nazywam się Mirosław Filiciak i zanim przejdę do takiego merytorycznego zagajenia, to jeszcze kilka uwag. My z Anną Nacher będziemy rozmawiać tutaj po polsku. Na język angielski tłumaczyć nas będą panie Paula Gorszczyńska i Małgorzata Grabarczyk. Prosimy wszystkich Państwa na sali o przestrzeganie wszelkich wytycznych związanych z pandemią. Oczywiście serdecznie witamy też internautów, którzy oglądają nas za pośrednictwem facebookowego streamingu. Gdyby Państwo chcieli publikować jakieś treści w mediach społecznościowych, to zachęcamy do używania hashtaga Literacki Sopot 2020. I pod koniec naszego spotkania oczywiście przewidujemy zadawanie pytań z sali. Wtedy prosimy o podchodzenie do tego oto tutaj obok stojącego mikrofonu. Zanim przedstawię gości dokładniej, bo będę to robić, oczywiście to kilka słów wstępu, żeby też wytłumaczyć sens tej debaty, która pewnie na tle innych wydarzeń, festiwalów, w których Państwo mogliście uczestniczyć, będzie mniej o książkach. To będzie pewnie bardziej rozmowa o świecie, przynajmniej częściowo po książkach. I taką osią naszej rozmowy będzie oczywiście dziedzictwo kanadyjskiego filozofa mediów, Marshalla McLuhana, który przeszło pół wieku temu zajmował się rozwojem kultury popularnej, marketingu, telewizji. To była taka wielka kulturowa, ale też oczywiście wielka społeczna zmiana i wydaje się, że dzisiaj jesteśmy w podobnym momencie wielkiej zmiany mediów, które działają już w sieci w zupełnie innej logice i ta zmiana logiki powoduje wiele problemów. Z jednej strony wciąż ma pewien wymiar emancypacyjny, bo pewnie przyzwyczailiśmy się do myślenia o internecie jako przestrzeni wolności i to oczywiście ciągle ma miejsce, bo kiedy na przykład teraz tak mamy demonstrację w Mińsku, no to jednym z pierwszych działań władz wymierzonych w opozycję na Białorusi jest wyłączenie internetu, ale z drugiej strony pewnie też wszyscy mamy poczucie, że z internetem coś poszło nie tak i w wymiarze politycznego wpływu na sferę publiczną internet to też przynajmniej jedna z przyczyn wielu negatywnych zjawisk i myślę, że też ostatnie miesiące to jest czasy pandemii, to jest też ten czas, kiedy z jednej strony za pośrednictwem internetu możemy się spotykać, część z nas może pracować w ten sposób, ale z drugiej strony też mamy poczucie, że takie ćwiczenie urefleksyjniające, że to jest inny rodzaj kontaktu. I o tych problemach będziemy rozmawiać z profesor Anną Nacher, medioznawczynią, artystką, pracującą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Naszym gościem, za pośrednictwem zdalnie, będzie profesor Derek de Kerckhoff. Witamy. Dzień dobry. Derek de Kerckhoff z jednej strony współpracował z samym Marshallem McLuhanem, z drugiej strony sam od lat rozwija własną refleksję nad mediami. Jego dwie książki, Powłoka kultury i inteligencja otwarta, była tłumaczona także na język polski. I naszym gościem kolejnym, który dołączy do nas lada moment, również zdalnie, będzie Andrew McLuhan, wnuk Marshalla McLuhana, ale też kustosz spuścizny po Marshallu McLuhanie, założyciel McLuhan Institute. Mam nadzieję, że lada moment do nas dołączy. I zaczynając naszą rozmowę, chciałbym zwrócić się do Derricka de Kerckhoff i odnieść się do jego
ostatniego artykułu Global Epistemological Crisis, w którym, no właśnie, tak, w którym pisze pan o industrializacji fake newsów, o nowej kondycji medialnej, która wydaje się, no właśnie, pewnie bardziej problematyczna niż to, jak postrzegaliśmy internet jeszcze pewnie kilkanaście, może nawet kilka lat temu. I chciałbym zapytać też, no właśnie, tak z perspektywy prac McLuhana, tak, to znaczy właśnie też tej refleksji nad zmianą, również refleksji historycznej, jak pana zdaniem tę sytuację można opisać, jakie mamy jej kluczowe elementy i co można z tym zrobić? To jest bardzo dobre pytanie. W odpowiedzi dostrzegą Państwo, że inspirowałem się w dużym stopniu Marshallem McLuhanem, ponieważ postrzegam sytuację dziś jako efekt, a nie jako przyczynę. Innymi słowy, przyczyna jest złożona, jest wiele rzeczy, które składają się na to, z czym mamy do czynienia dzisiaj, ale jedną z krytycznych jest to, że internet stworzył radykalną transformację komunikacji międzyludzkiej. Taką, która jest trwała, natychmiastowa, taka, która ma niesamowitą moc, większą niż moc jakiegokolwiek człowieka. Każdy pojedynczy użytkownik internetu nawet nie ma pojęcia, jaką władzę posiada. A to wynika zupełnie nowych odpowiedzialności, nowego kształcenia i wszystko to prowadzi niektórych, którzy dają sobie sprawę z tej odpowiedzialności, że można ogłupić szerszą publiczność i na przykład opracowywać fake newsy, bawiąc się językiem czy też manipulowanymi obrazami. To jest to samo, to jest po prostu wykorzystywanie tych materiałów w sposób niecny, ale to nie jest coś, co jest nieoczekiwane. Może i są, ale można było przez, niektórzy pewnie byli w stanie je przewidzieć. Dlaczego? Dlatego, że w jasny sposób jest możliwość, że każdy, kto bierze, który po prostu mówi do mikrofonu, tak jak ja teraz, niesie tą czynnością wiele zagrożeń, bo jakąś treść nam przekazuje, jakieś przesłanie choćby bardzo złe. Ale mamy jeszcze więcej problemów, jakby to nie było wystarczające, problemów z językiem. Jeden jest taki, że algorytmy nie mówią, algorytmy wiedzą, nie, nawet nic nie wiedzą, ale mają dostęp do wszystkiego, ale nie mają, nie posługują się językiem. To jest po prostu seria komend. To jest pierwszy raz, kiedy komunikacja pomiędzy ludźmi, komunikacja międzyludzka odbywa się za pośrednictwem języka. Tak, wiem, algorytm dla werdyktu sędziego albo na przykład jakieś wytyczne dla doradcy finansowego. Wszystko to jest wspierane w tej chwili sztuczną inteligencją, ale algorytmy, i tutaj odpowiadam na refleksję McLuhana, on zaobserwował, że algorytmy nie potrzebują języka. Każde zwierzę potrzebuje języka albo potrzebuje znaczenia. Każde zwierzę potrzebuje znaczenia. Jakiekolwiek czynności wykonywane są przez zwierzę, czy gesty, czy dźwięki, są sygnałami. A te sygnały mają trafić do innych zwierząt albo innego adresata w środowisku i niosą ze sobą znaczenie. Więc znaczenie jest kluczowe po to, żeby poradzić sobie z daną wiadomością czy przesłaniem. A teraz pierwszy raz w historii ludzkości mamy przesłania konkretne, które nie opierają się wcale na znaczeniu. Więc to jest część tego kryzysu. Inny kryzys z powodu fake newsów, ale nie tylko z ich powodu, także na skutek faktu, że mamy sporą część populacji, która nie jest wyedukowana, ale odczuwa prawo do wypowiedzenia się i czyni się swoje uwagi na temat tych wszystkich na przykład ruchów okropnych w Stanach Zjednoczonych. Jako nowy student komunikacji wszyscy wiemy, że mamy signifier, czyli to, co oznacza, i mamy punkt odniesienia. Więc co to znaczy? Że cokolwiek jest powiedziane, wynika z pewnego przekazu znaczenia do osoby, do której jest skierowane, i musi być weryfikacja, że jest coś w rzeczywistości, co odpowie na to, co zostało powiedziane. Więc
To się pojawi w internecie, w takiej wirusowej komunikacji, gdzie mamy różnego rodzaju aktywność, która sprawia, że nie mamy już w tej chwili potrzeby odnoszenia się do tego punktu odniesienia. Donald Trump może powiedzieć cokolwiek chce, nikogo to nie obchodzi. Ci, którzy są za nim, troszczą się i dotyczy ich to, co on mówi. Nie wiem, na przykład jak powie, że wystarczy wypić troszkę detergentu, żeby zwalczyć koronawirusa, no to ci, którzy są jego zwolennikami, pewnie będą czuli potrzebę spróbowania takiej odtrutki. I ta władza jest nadużywana na całym świecie, ale to jest nadużywanie faktu, że ludzie już w tej chwili nie potrzebują punktu odniesienia. Wystarczy po prostu powiedzieć, a jak już coś zostaje powiedziane, to ten tłum, który tego słucha, powie, to jest prawda. Jeśli oczywiście prawda i jeszcze ich obchodzi, w co mocno wątpię. Więc jesteśmy w głębokim kryzysie epistemologicznym, co wynika z fake newsów, z braku potrzeby odniesienia. Oczywiście podniesiemy się z tego, ale kosztem naszej autonomii, psychologicznej i fizycznej autonomii. Musimy to wiedzieć. Spójrzmy na Chiny i zrozumiemy, jak sytuacja może się rozwinąć. Brutalna siła internetu, brutalna siła komunikacji, brutalna siła ogromnych banków danych i analityków danych. Musimy przejść przez tę fazę, bo to jest faza i pewnie wyjdziemy z tego silniejsi, ale to jeszcze długi czas, zanim dotrzemy do tego punktu, więc generalnie to próbuję powiedzieć o tym, co ma miejsce i jakie są efekty internetu, jego obecności, ale nie tylko internetu, właściwie całej cyfrowej transformacji. Ludzie mówią o transformacji cyfrowej, jakby to miało tylko do czynienia z biznesem i zarządzaniem, ale nie, bo to ma do czynienia także z tobą, ze mną, ze sposobem, w jaki czuję się, jak postrzegam świat, jak go słyszę. Ma to związek ze wszystkim, z czym mam teraz do czynienia, bo to jest powiązane z transformacją cyfrową i tak jest w państwa przypadku. To jest tak silne jak alfabet. Nawet nie wiecie, w jakim stopniu alfabet uczynił was tym, kim jesteście. Więc trudno jest nam także dostrzec skutki transformacji cyfrowej. Nie chcę alarmować, ale no, wiele słów przyzwyczailiśmy się do wielu słów z prasy, ale także z renesansu. Wszyscy wiemy, że zalewa nas potok złych informacji i choćby dotyczących dżihadu i tak dalej. Ale musimy być gotowi, by przez to przebrnąć, musimy sobie z tym radzić i wreszcie wypracować sposób nawigowania przez tę fantastyczną transformację, przez którą przechodzimy. Bardzo dziękuję. No właśnie tak, Aniu, jeszcze ciebie poproszę o uzupełnienie, chociaż dołączył do nas Andrew McLuhan. Witamy. Cieszymy się, że udało się połączyć. Rozmawiamy o różnych rodzajach kryzysu wywołanych przez transformację cyfrową i padły, myślę, bardzo, bardzo, bardzo ciekawe słowa, że częścią z tego problemu jest to, że algorytmy nie mówią, algorytmy nie używają języka, ale ja myślę, że pewnie ten problem polega również na tym, że nam samym brakuje języka, żeby mówić o algorytmach, że wciąż ta zmiana nam się wymyka albo wydaje nam się nieważna, tak? To znaczy to jest coś, co lubimy delegować do takiej przestrzeni rozmów informatyków, tak? To znaczy do takiego myślenia, że problemy techniczne, rozwiązania techniczne są przezroczyste, są neutralne, nie niosą ze sobą konsekwencji politycznych. I to też zapewne przekłada się na to, że trudno dzisiaj mówić o jakimś takim, na jakiejś presji społecznej, na sferę polityki, żeby te problemy regulować. No być może z wyjątkiem Francji, gdzie te problemy są podnoszone mocniej. Z perspektywy Polski to jest w ogóle temat, wydaje się, w sferze publicznej w zasadzie nieobecny. Aniu, nie wiem, może ty powiesz, jak ty widzisz tę sytuację i też, no właśnie, jak możemy, nie wiem, jakiego rodzaju translacji moglibyśmy dokonywać, jak ten problem właśnie wprowadzać w szerszy obieg debat publicznych. Ja myślę, że rzeczywiście algorytmy nie mówią, ale działają, tak bym to ujęła. I to jest zasadnicza różnica, to znaczy nie do końca zgodzę się z tym, że algorytmy nie znaczą. Oczywiście, że one znaczą.
sposób, w jaki działają, powoduje, że jednak mówią, tak? Po drugie, sądzę, że pewnym, znaczy istotnym problemem jest to, że widzimy algorytmy i technologie cyfrowe w oderwaniu od świata społecznego wciąż. To znaczy, wydaje mi się, że w dużym zakresie tej dyskusji politycznej dokonuje się takiej swoistej fetyszyzacji technologii cyfrowych i obiektów cyfrowych. Tak, odrywa się je od społecznego podłoża. Podczas kiedy w rzeczywistości algorytmy jednak mają wpisane te wszystkie przesądy społeczne, te wszystkie mechanizmy dyskryminacji, które od dobrych dziesięcioleci są obecne w społeczeństwie zachodnim. Mamy algorytmy, które są rasistowskie w swoim działaniu, tak? Czy które są dyskryminujące ze względu na różne osie społeczne, i to, że widzenie maszynowe, że algorytmy, które automatycznie czytają twarze, słabo rozpoznają odmienne typy twarzy niż biały mężczyzna, to ma niestety dalekosiężne konsekwencje polegające na tym, że czarnoskórzy młodzi mężczyźni w Stanach dokonujący drobnych wykroczeń często są kwalifikowani na podstawie danych po prostu, tak, z tych systemów automatycznego czytywania twarzy. Jak wiadomo, te dane nie są specjalnie precyzyjne, w związku z czym jest to często sytuacja z gatunku paragraf 22, tak? To znaczy nie ma też możliwości odwołania się od takich decyzji. Tak? Ja myślę, że podstawowy problem polega na tym, że w naszym świecie mamy do czynienia z niezwykle złożonymi sytuacjami, w których decyzje podejmowane przez ludzi coraz częściej są podejmowane na podstawie rozmaitego rodzaju przetwarzania danych, i ta sytuacja jest tak nakreślona, że to przetwarzanie danych pełni funkcję dowodu w sprawie. Podczas wszyscy, którzy mają z tym do czynienia, świetnie wiedzą, że nie ma czegoś takiego jak surowe dane. To jest, tutaj cytuję tytuł książki pod redakcją Lizy Gitelman, There is no raw data. Raw data is an oxymoron. Więc nie ma czegoś takiego jak czyste dane, tak? Natomiast w języku, w takiej naszej potocznej społecznej rzeczywistości ludzie często odwołują się do tych danych jako ostatecznego argumentu w sprawie, podczas kiedy między danymi pobieranymi z rzeczywistości, które zresztą zarówno Lisa Gitelman, jak i na przykład Rob Kitchen proponują taką kategorię CAPTCHA i data, tak? Czyli to, co jest przechwycone z rzeczywistości, to, co jest to z czego korzystamy. Tak? Jakby tutaj wikłalibyśmy się w taki odwieczny, myślę, problem polegający na tym, że tam, gdzie mamy do czynienia z jakąkolwiek mediatyzacją, nieuchronnie mamy do czynienia z metonimią, czyli zawsze jest to jakiś rodzaj przetworzenia rzeczywistości. Tak? Tam, gdzie są media, tam znika dyskurs jeden do jeden, bo inaczej powstałaby mapa większa niż terytorium, to jest oczywiste. Więc myślę, że mamy do czynienia z niezwykle złożonymi obszarami rzeczywistości, w której technologie cyfrowe i świat społeczny dokonały, znaczy one się tak ze sobą przemieszały do tego stopnia, że trudno jest w tej chwili jak gdyby nam opracowywać te pogranicza, tak? Te interfejsy, tutaj się posłużę może takim starym pojęciem. Jeszcze jedna uwaga, myślę, że już nie mamy jednego internetu. Na naszych oczach internet się rozpadł. Internet rozpadł się politycznie. Stoimy w tej chwili przed groźbą, bardzo realną groźbą, że będziemy mieli do czynienia z chińskim internetem i z resztą świata. I w tym tle tutaj należałoby widzieć ostatnią decyzję Donalda Trumpa na przykład o TikToku. Tak? Abstrahując od tego, kto podjął tę decyzję, zdaniem niektórych aktywistów z Hongkongu ta decyzja powinna być podjęta znacznie wcześniej. Więc to jest jak gdyby przyczynek do tej złożoności świata, o której tutaj mówimy. Po drugie, nie mamy jednego internetu, może go zresztą nigdy nie mieliśmy. I tutaj mówię też jako osoba, która często pracuje ze studentami z Ukrainy czy z Białorusi. I mówię to jako osoba, która śledzi Runet, czyli tak zwany rosyjski internet. To jest też inny obszar zupełnie, tak? I wreszcie nie mamy jednego internetu, bo dzisiaj żyjemy w świecie, w którym mamy do czynienia raczej z internetem platform. To znaczy z kondominiami rządzonymi przez korporacyjne logiki. I przełączanie się między tymi kondominiami będzie coraz trudniejsze, więc jakby tych zagrożeń jest znacznie więcej. Wreszcie myślę, że
powoli też klaruje się taka sfera internetu europejskiego. Nie chcę nawet myśleć, że internet polski może się stać tym, czym w dużym stopniu stał się Runet w obecnej rzeczywistości politycznej, ale z tym też się musimy liczyć. To znaczy dla mnie największym problemem chyba, czy największym wyzwaniem jest dzisiaj to, o czym mówiłeś na wstępie, czyli jak patrzeć na internet w sposób taki no, wykraczający poza tę dychotomię, albo technologia emancypacyjna, jakby technologia, w którą nieuchronnie jest wpisana jakaś progresywna narracja, bo wszyscy wiemy, że tak nie jest. Nie ma niczego takiego jak naturalnie emancypacyjny internet, o tym się przekonaliśmy, ale z drugiej strony zdarzają się sytuacje, które ewidentnie pokazują nam, że internet jest jednak szansą, tak? Czyli potrzebujemy jakiejś innej jeszcze dyskusji, to znaczy jakichś innych może pojęć, innej przestrzeni. Także to tyle chyba z mojej strony na razie. Dzięki. Też tak ja próbuję zaraz zmapować, bo ten obszar rzeczywiście jest bardzo złożony i tych wątków jest bardzo dużo. I oczywiście to, o czym mówiłaś, tak? To znaczy to nie chodzi też o to, że do pewnych zjawisk możemy dochodzić albo nie wiem, albo że coś jest nam już dane na stałe, tak, bo też tutaj chodzi mi o to też, żeby nie myśleć też o internecie jako o takim narzędziu postępu, tak, bo chociażby mamy takie, nie wiem, też historyczne analizy, które pokazują, że francuski Minitel, czyli taka zbliżona do wczesnego internetu usługa, tak, była usługą, która była silniej regulowana przez państwo i z tej perspektywy miała też znacznie mniej negatywnych konsekwencji dla sfery publicznej, tak, więc być może też jest tak, że ten lepszy internet już się kilka razy wydarzał i być może, no właśnie, tak, też znów nie żonglując jakimiś takimi biznesowymi zaklęciami typu innowacja, myślę, że też z historii możemy się pewnych rzeczy uczyć, ale chciałem teraz zapytać Elbiu McLuhana, bo myślę, że te wątki, które tutaj wybrzmiały, też się wpisują właśnie w te takie kanoniczne tezy z pism Marshalla McLuhana, to znaczy z jednej strony myślę właśnie, że ten wątek tak, że medium jest przekazem, tak, że niezależnie od treści, która w tym medium występuje czy nie, tak naprawdę sama obecność nowego medium albo nowych mediów, innych mediów już tę sytuację zmienia, ale z drugiej strony też to myślenie, że media są przedłużeniem człowieka, tak? To znaczy też nam się tutaj to pojawiło, że część tych problemów, o których mówimy, być może jest tak naprawdę w istocie problemami politycznymi, nie tylko technologicznymi, tak? To znaczy właśnie tak, no to, że mamy sztuczną inteligencję, która jest często traktowana jako pewne zaklęcie, tak, że komputer mówi tak lub nie i należy tego słuchać, ale nie myślimy wtedy, że na przykład ten algorytm był trenowany na rasistowskich zbiorach danych z przeszłości, tak, albo właśnie, nie wiem, był uczony rozpoznawania twarzy tylko i wyłącznie na białych twarzach, tak, więc chciałem zapytać, no właśnie, tak, na ile, jak pan myśli, co z tych takich właśnie klasycznych pojęć, koncepcji Marshalla McLuhana pomaga nam w mapowaniu dzisiaj tego obszaru i ewentualnie, no właśnie, poszukiwaniu dróg wyjścia. Dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie i przepraszam bardzo, że musiałem się spóźnić. To jedna z konsekwencji tego, co robimy dzisiaj. Łatwo jest przespać albo zapomnieć, jaka jest strefa czasowa w innej części świata. W każdym razie bardzo się cieszę, że jestem tu dzisiaj z Państwem. Ogromnie cieszę się, że mogę dzielić ekranem z Derekiem, moim starym przyjacielem. I tak jak Marshall powiedział, media to jest przedłużenie człowieka, to jest przedłużenie naszego jestestwa i w momencie, kiedy przedłużamy jestestwo w przestrzeń, to wtedy one stają się zupełnie oddzielnym środowiskiem. I właśnie tutaj medium jest przesłaniem, przekazem, ponieważ niosą ze sobą całkowitą zmianę. Czyli to nie jest tylko problem polityczny, to nie jest tylko problem społeczny, ale to jest problem totalny. Nowa technologia, jak one mogą funkcjonować we wszystkich częściach naszego życia i istnienia nas jako jednostek i całych społeczeństw. Bardzo często, bardzo trudno jest nam dostrzec to, ponieważ tak jak McLuhan to zauważył, być może najtrudniejszą rzeczą do dostrzeżenia to jest środowisko totalne. I ktoś też powiedział, że nie wiemy, kto wynalazł wodę, ale wiemy, że są tam ryby. I środowisko, w jakim działamy, to jest najczęściej najtrudniejsza rzecz do dostrzeżenia.
Ale Marshall też przedstawił kilka technik, które mogą nam pomóc, które pomogą nam w mapowaniu całego terytorium. Jedno z nich, przepraszam, że spóźniłem się i nie wiem, co pani, jak się pani nazywa, ale pani mówiła o tych różnych internetach. I Marshall pewnie poradziłby sobie z tą sytuacją w taki sposób, żeby najpierw sporządził jakiś inwentarz, czyli medium jest, czyli chodzi o taki inwentarz faktów. I na tym polegała jego metoda w momencie, kiedy starał się zrozumieć nową sytuację. Zacząłby tworzyć pewne archiwum, pewien inwentarz, ponieważ środowisko to jest znowu totalność, całość, zwłaszcza obecnie, kiedy technologie są globalne co do istoty. W związku z powyższym mamy całe ekosystemy, które łączą się po to, żeby tworzyć środowisko. Kolejna technika, jaką stosował Marshall, to coś o nazwie zrozum, jaką masz podstawę, czy też figura i tło. I opisywał strukturę widocznych zjawisk. Marshall poszedł jeszcze kilka kroków dalej i wykorzystał te pojęcia do tego, żeby zrozumieć media. I teraz on wziąłby jakąś figurę, na przykład smartfon, i postarałby się zrozumieć, jakie jest środowisko, mapując je, innymi słowy, z medium. Jeżeli medium to jest przekaz, no to jakie jest tło tego przekazu? I rozpocząłby od stworzenia pewnej listy różnych skutków danej technologii. Kolejny doskonały sposób to w momencie, jeżeli odsuniemy technologię, jeżeli weźmiemy samą figurę, to jaki będzie skutek? Czyli jeśli jutro się obudzimy i nie będziemy już mieli smartfonów, nie będziemy już mieli internetu, to jaki będzie skutek? I to, co naprawdę ciekawe, to to, że dzisiaj taki skutek będzie zupełnie inny niż taki skutek jeszcze byłby 5 miesięcy temu bez COVID-u. Bo teraz mamy COVID, no to tak naprawdę jest to taka technologia, która by spowodowała, że będziemy musielibyśmy polegać na bardzo wielu różnych technologiach, a to nie byłoby możliwe, gdybyśmy nie mieli internetu. Ta konferencja na przykład, no cóż, w ogóle nie byłoby tej konferencji, gdyby nie internet. Ta cała sytuacja nie byłaby możliwa, gdyby nie internet. Czyli doskonałym sposobem rozpoczęcia zastanawiania się nad skutkiem to usunięcie figury z tła i zastanowienie się, jakie by byłyby skutki, gdybyśmy w tej sytuacji covidowej nie mieli internetu. Dziękuję. Podchwycę ten koncept robienia inwentarzy, robienia list, bo zaczęliśmy właśnie od takiego dosyć ponurego krajobrazu, ale też pojawił się ten wątek tak, że w istocie nie mamy jednego internetu, mamy całą nową przestrzeń, bardzo zróżnicowaną. I zastanawiam się, czy są państwo w stanie podać jakieś przykłady tych wycinków sieci, tych inicjatyw, działań, które z waszej perspektywy mogłyby być czymś, co być może, nie wiem, dałoby się w przyszłości skalować i sprawić, żeby, no właśnie, żebyśmy myśleli o cyfrowej transformacji, no właśnie, tak jak Aniu mówiłaś, nie tak miotając się od ściany do ściany i przechodząc od technoutopizmu do technopesymizmu, ale żeby właśnie no, próbować budować być może jakieś takie nowe maszyny solidarności, tak? Zastanawiać się nad tym, jak internet mógłby być, czy internety mogłyby być nie przestrzenią nowych wykluczeń, co zresztą pewnie ta covidowa sytuacja znów wzmocniła i znów wskazała, że ten problem ciągle jest istotny, ale właśnie no, gdzie moglibyśmy znaleźć przykłady tych, no właśnie nie wiem, no pewnie jakieś takie promyki nadziei. Nie wiem. Cóż, Marshall McLuhan zawsze przepełniony był nadzieją. Lubił mówić enigmatyczne rzeczy, takie jak na przykład naszą jedyną nadzieją jest apokalipsa. Po to, żeby zaszła taka zmiana, o jakiej pan mówi,
świat musiałby się zjednoczyć w taki sposób, w jaki już miało to miejsce, co było obietnicą wczesnego internetu, kiedy internet pojawił się po raz pierwszy, głównie w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii. To było to coś łatwo dostępnego, coś, co po prostu wynikało z takiego szczęśliwego ideału, kiedy mówiono o jednym świecie i kiedy posługiwano się terminem globalna wioska, miało to być czymś pozytywnym. Niestety to był krótkotrwały epizod, jak się okazało, i to jest wciąż bardzo ważkie pytanie. Pytanie, w jaki sposób udałoby się zjednoczyć świat? I teraz, odwracając to, co mówił Marshall, wskazując na to, że jedyną nadzieją jest apokalipsa, trzeba powiedzieć, że jedyny moment, kiedy dokonujemy wspaniałych zmian społecznych, to moment, w którym ludzie się jednoczą zwykle, ponieważ coś ich bardzo, bardzo porusza i oni po prostu tej zmiany żądają. Widzieliśmy, że ostatnio miało to miejsce z akcją Black Lives Matter, co ciekawe, miało miejsce już w trakcie kryzysu związanego z COVID-em. Kryzysy piętrzyły się, co spowodowało przelanie się tej czary goryczy, co rozpoczęło falę prawdziwych zmian. Jestem białą osobą w małym mieście żyjącym w Ontario, na Kanadzie, więc nie mogę wypowiadać się o sytuacji osób ciemnoskórych, o innym kolorze skóry gdzieś w innym obszarze kraju czy świata. No ale tak to jest. Także z prawami, z regulacjami, regulowaniem technologii. To jest taki temat, który głęboko mnie interesuje. W Stanach Zjednoczonych we wczesnym XX wieku mieliśmy do czynienia z dzikim zachodem, jeśli chodzi o uprawę żywności i leki, produkcję leków. Właściwie nie było żadnych rozporządzeń i nastąpiła seria wydarzeń, kiedy ludzie chorowali na skutek presji wywieranej na rolnictwo, czy na przykład presja wywierana była również na rynek farmaceutyczny, co zaowocowało powstaniem organizacji FDA, Food and Drug Administration, która w tej chwili reguluje działania przemysłu farmaceutycznego. Produkty muszą być testowane po to, żeby mogły wejść na rynek, więc to są takie kryteria. Nie mamy takich kryteriów odnośnie do technologii, a to dlatego, że nie było takiego momentu, kiedy doszło do wydobycia się tego wrzasku z gardeł zjednoczonych ludzi. Woda jeszcze nie osiągnęła takiej temperatury, w której zdalibyśmy sobie sprawę, jaki komfort do tej pory mieliśmy i sprawiła, żebyśmy zażądali zmian. Ale może nadzieja w tym, że taki dzień nadejdzie. Wolny rynek zawsze będzie kierował się w stronę zysku. W przypadku technologii zysk oznacza uwagę. I dlatego większość technologii właśnie to robi, czyli optymalizuje się w taki sposób, żeby zwrócić na siebie naszą uwagę. Te efekty często nie są dla nas tak wspaniałe, chociaż są wspaniałe oczywiście dla kieszeni udziałowców. Więc z czego będzie trzeba? Chyba dość wyraźnego sprzeciwu publicznego po to, by ludzie zrozumieli, że nie musi być tak, jak jest. Marshall McLuhan trwale zajmował się i martwił tym, co teraz nazywamy ekologią mediów. I to jest ta idea, że nie tylko środowiskowe efekty wywierają media, ale także, że możemy zredukować albo zmodyfikować nasz wpływ na naturalną ekologię. Możemy zredukować i zmodyfikować nasz wpływ również na nasz krajobraz mediów, czyli na tę sztuczną ekologię. Są pewne rzeczy, które możemy zrobić jednostkowo. Na przykład możemy monitorować, ile mamy czasu ekranowego. To troszeczkę pomaga. Inna rzecz, którą możemy zrobić, to czytać książki na tyle, na ile to możliwe. Dlatego, że efektywne czytanie strony versus efektywne czytanie PDF-u na ekranie to są zupełnie inne doznania psychologicznie, zmysłowo, co ma przełożenie na tym, kim jesteśmy jako osoba. Więc można by to rozważyć, ale to są tylko półśrodki. Jeśli chodzi o efekty społeczne technologii, jest to coś, co jak sądzę, tylko rządy mają moc uregulować, dlatego że technologie, firmy technologiczne będą sobie radziły same, tak samo jak radziły sobie niegdyś firmy farmaceutyczne.
Natomiast rozporządzenia, regulacje, które oznaczają, że firmy farmaceutyczne w sposób rygorystyczny muszą testować, badać swoje produkty, co opóźnia ich wprowadzenie na rynek czasami o lata, nie, tak naprawdę nie sprzeciwiają się temu. Nie sądzę, żeby jakakolwiek firma cierpi na skutek tych regulacji, a efekt dla nas jest oczywisty. Więc myślę, że to musiało się stać i będzie musiało się stać, jeśli chcemy wyprzedzić efekty rozwoju technologii. To jest tak proste i tak skomplikowane zarazem. Czy mogę się tutaj wtrącić? Chciałbym powiedzieć, nawiązując do tego, co tak pięknie ujął Andrew, ale dodać kolejny wymiar. To jest taka kwestia, na którą zwraca uwagę McLuhan, czyli pewnej rozważności. Także dzisiaj sposób, w jaki czujemy się w stosunku do siebie nawzajem, jest zagrażający. Mówię o lockdownie i wszystkim innym, co towarzyszy COVID-owi, ale także na środowisku zwracamy uwagę na takie środowisko, które jest dużo bardziej, stanowi dużo większe zagrożenie dla nas niż COVID, ta pandemia. Musimy pamiętać o tym, że być może najpiękniejszy aforyzm, jaki ukuł McLuhan, to to, że w erze ciągłej informacji wszyscy my jako ludzkość jesteśmy przedłużeniem swojej skóry. To jest taki obraz, który koresponduje z tymi problemami, które mamy nie tylko z czynnikami ludzkimi, ale także tymi środowiskowymi. To nie jest tylko ludzkość, która jest przedłużeniem swojej skóry, ale także planeta sama w sobie. To się stało globalne i stało się to, ja to nazywam skórą kultury, powłoką kultury, ale to jest coś, co jest właśnie w kontakcie ze wszystkim innym. To jest ta powłoka, ta skóra. My jesteśmy właśnie nią. My jesteśmy tą powłoką planety. I kiedy mówimy o antropocenie, nienawidzę tego pojęcia, wiem, że sporo na jego temat dyskutowaliście, ale dla mnie antropocen w ogóle nie dotyczy transformacji cyfrowej czy technologii, ale całej historii ludzkości. Jako wirusa, jako coś, co niszczy nasze stosunki, jako pewne biologiczne jednostki i środowisko. To prawda, że antropocen to jest odpowiednia ocena tego, z czym mamy do czynienia, ale nie odzwierciedla jednocześnie dokładnej sytuacji, w której się znaleźliśmy, czyli sytuacji pewnego przejścia, pewnej transformacji. Wiem, że to jest banalne powiedzieć coś takiego, ale myślę, że mała szwedzka dziewczynka powiedziała nam, między zmianami, o których mówił przed chwilą Andrew, pani Thunberg z własną grupą rówieśniczą, a to są ludzie, którzy myślą o problemach środowiskowych, ona rozpoczęła globalną rewolucję, która właściwie nie następuje, która jednocześnie nie wymiera, no bo ludzie rzeczywiście zaczęli się troszczyć bardziej o środowisko i myślę, że COVID jest okazją do tego, żeby spojrzeć nieco bardziej w przód, zamiast rzucać się w przód i zacząć współdziałać. Będzie więcej COVID-u, więcej ocieplenia, więcej pożarów w przyszłości. Jeśli Kalifornia płonie, proszę wierzyć, że i oni zaczną się przebudzać. Więc mamy dane i mamy pewne czynniki, które powodują zmianę. Więc my zaczynamy zwracać na to uwagę. A kiedy zaczniemy zwracać uwagę, to będzie zupełnie inny świat. Musi być. Musi być tak inny od społeczności głębokiego średniowiecza, jak one bardzo różniły się od renesansu, gdzie jakieś grupy ludzi zaczęły walczyć o swoje prawa. To była zupełnie inna sytuacja, więc w każdym razie to mój komentarz. Jestem bardzo wdzięczny Andrewu za te pozytywne przesła, za te pozytywne poglądy, ale oczywiście chodzi tutaj również o rozsądek. Marshall był bardzo zainteresowany sztuką i powiedział, że jeśli chcesz wiedzieć, co się dzieje w twoim czasie, zapomnij o politykach i zapomnij o profesorach. Zwróć się w kierunku artystów. Nie miał racji. W każdym razie, kontynuuj. Moja odpowiedź. Jeśli wolno. Przepraszam. Wspomniałeś o tej skórze, o powłoce. Ja czytałem materiały
z 64, Understanding Media, w jednym z tych materiałów Marshall mówi, że jesteśmy takim mózgiem poza naszym ciałem. I jeśli chodzi o rozsądek, to właśnie to mówił Marshall, że internet to jest przedłużenie naszego systemu nerwowego z wewnątrz do zewnątrz. I dlatego wszyscy jesteśmy tak wrażliwi, ponieważ nasze nerwy są właściwie wywrócone na zewnątrz naszego ciała. Cieszę się też, że wspomniałeś o Grecie, Derek, bo Greta jest wspaniałym przykładem tego, co może się wydarzyć, kiedy się wkurzysz wystarczająco mocno. No i chyba o to chodzi. Marshall lubił także, pamiętam, kto to powiedział jako pierwszy, ale takim cytatem się posługiwał, że jakbyśmy zaczęli podnosić poziom wody, jakbyśmy zaczęli podnosić poziom temperatury o 1%, to nie zauważyliśmy, to po godzinie nie zauważylibyśmy, że czas już krzyczy. Ludzie zaczynają się mobilizować po to, żeby naprawić działanie, ale trudność polega na tym, że ludzie, i Marshall także na ten temat komentował, że wydaje się, że jest taki sprzeciw przeciw prawdziwemu zrozumieniu sytuacji, czy woli zrozumienia. Nasze ludzkie technologie, wydaje się, że są przez nas tworzone wewnątrz, a potem ignorujemy niejako fakt, że jesteśmy ich twórcami, albo mamy taki strach, taką niechęć przed przyznaniem, że jesteśmy produktami naszego własnego procesu tworzenia. Być może częściowo wynika to z tego, że kiedy zdamy sobie z tego sprawę, no to coś musimy z tym zrobić. Ale teraz wracając z tego wątku, takie głównym przesłaniem Marshalla McLuhana jest to, że możemy coś zrobić. Jego misją przez wiele dekad było po prostu nas przebudzać i sprawić, byśmy sobie to uświadomili. Ja wrócę do tego pytania o znaki nadziei. Jakkolwiek myślę, że raczej chodzi o nadzieję w mroku, to też cytat, czy odniesienie raczej do znakomitej książki Rebecki Solnit, Hope in the Dark, ponieważ dla mnie jakby takim trwałym dziedzictwem McLuhana jest nawet nie, są nawet nie pewne koncepty, pojęcia, one są fascynujące, ale często myślę sobie, że zazdroszczę Marshallowi McLuhanowi tego, że żył w tym czasie, w którym żył, ponieważ wtedy utopia była możliwa. Dzisiaj chyba już nie jest, zważywszy na to, w jakiej rzeczywistości funkcjonujemy. I dla mnie takim największym źródłem nadziei, właśnie tej nadziei w mroku, jest nie tyle wyobrażenie przyszłości, a z tym jest chyba najtrudniej, ile raczej tym źródłem nadziei są zaskoczenia i niespodzianki. I często też tym źródłem nadziei jest to, że rzeczy rozwijają się w inny sposób niż myślimy. I o ile kiedyś Marshall McLuhan pisał o globalnej wiosce, później, czy wcześniej właściwie pojawił się koncept wtórnej oralności, czyli jakby takiego powrotu do sposobów komunikowania, ale oczywiście specyficznego powrotu, bo to nie jest powrót do tego samego, to jest raczej powrót już po pewnej zmianie technologicznej, to dzisiaj obserwujemy taką pełną konsekwencję tego. I dla mnie, ja szukam często tej nadziei w wykorzystaniach technologii poza głównym nurtem. Przez całe lata zajmowałam się mapowaniem, głównie mapowaniem cyfrowym. I pamiętam, że wtedy, kilka ładnych lat temu, około roku 2010-2012, jednym z najciekawszych zastosowań map cyfrowych, jeden z najciekawszych sposobów przyszedł z Kenii. Rzadko myślimy w ogóle o technologii czy o rozwoju technologii cyfrowych, wychodząc poza bardzo wąsko definiowane centra kulturowe. Tak? Jest dla nas zupełnie naturalną rzeczą, że innowacja technologiczna musi się wydarzać w Dolinie Krzemowej, w Berlinie, w Londynie. Tak? Nikt z nas natomiast raczej nie sądzi, że innowacja technologiczna mogłaby się dokonać w Kenii, w krajach Magrebu, w Azji Środkowej, nie myślę tutaj o tych klasycznych centrach. Otóż pamiętam, że sprzed kilku lat taki projekt, który utkwił mi w głowie, to było urządzenie, które pozwalało wygenerować
które pozwalało robić backupy sieci, niezależnie od, znaczy krótko mówiąc, był to taki rodzaj baterii, który pozwalał dłużej dostarczać energii dla przenośnych komputerów. To nazywało się Brick, taki system opracowany właśnie przez aktywistów w Kenii. Drugim takim przykładem było mapowanie słynnych slumsów, czyli Kiberin, które doprowadziło ostatecznie do tego, że zostało to miejsce uznane przez władze i później pojawiła się tam cała infrastruktura społeczna. Innym takim przykładem, powiem tylko o trzech, żaden z nich nie będzie z Polski, chociaż tutaj też można by znaleźć ciekawych rzeczy. Drugim takim przykładem jest akcja, którą obserwuję od roku i ona ma związek z COVID-em. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale jednym z najmocniej dotkniętych przez COVID miejsc na świecie, czy grup na świecie, są amerykańscy Indianie. Navajo Nation padło. Tam po prostu potworne rzeczy się działy na początku epidemii. Z Navajo Nation pracowali Lekarze Bez Granic. Po prostu te obrazki, które można było zobaczyć, to był to, co nazywamy czasami trzecim światem, tak? Środek potężnego państwa. Stąd pojawił się pomysł Powwow Online, czyli jest specjalna grupa, oczywiście na Facebooku, no ale to jest to, co jest dostępne ludziom tam na miejscu, tak? Jakby tradycyjna ceremonia powwow, która się nie odbędzie w tym roku w Stanach Zjednoczonych, to jest też źródło korzyści finansowych, ekonomicznych, z których często rezerwaty żyją później przez cały rok, nie odbędzie się, więc wymyślono jakby taką całą akcje robienia powwow online za pomocą sieci, tak jak my się spotykamy. I trzeci przykład, chyba najbardziej znamienny, o którym pewnie część z Państwa słyszała, wtórna oralność zadziałała tutaj znakomicie, bo oczywiście fake news nie są też żadnym nową rzeczą. Tak? Powiedziałabym, że internet działa często tak jak COVID, to znaczy uaktywnia i wzmacnia te kryzysy, które już były. Wiadomo, że COVID, wirus sam w sobie nie jest aż tak groźny, jak myślimy, natomiast groźne jest to, co robi z naszą służbą zdrowia publiczną. To jak pokazuje jej niewydolność, to chyba jest najgorszy element tej całej układanki. Podobnie jest z internetem. Ostatni przykład będzie dotyczył niesławnej konwencji Donalda Trumpa w Tulsie, gdzie zjednoczone siły amerykańskich progresywistów oraz fandomu K-popu, które się zjednoczyły za pomocą Twittera i jeszcze paru innych aplikacji, no wykonały znakomity performance w skali światowej. Spowodowały, że trybuny w Tulsie były puste. Wystarczyły do tego aplikacje, które kupowały bilety na konwencję, oczywiście robiąc to automatycznie, tak, za pomocą algorytmów, o których tutaj mówiliśmy. Sprzedano tysiące biletów osobom, które nigdy nie zamierzały się tam pojawić, stąd te puste trybuny. Myślę, że tą nadzieją w mroku jest taki rodzaj stanu umysłu, który celebruje te momenty, ale nie upatruje w nich czegoś, co miałoby być na zawsze. Myślę, że żyjemy w świecie, w którym rzeczywiście, stety albo niestety, te wielkie narracje chyba odeszły. Tak? Świat jest zbyt skomplikowany, zbyt wiele rzeczy się dzieje, żeby móc zaprojektować jakąś przyszłość. Ale może to dobrze, nie wiem, bo efekty projektowania przyszłości, te, z którymi się do tej pory borykamy, nie przyniosły chyba zbyt dobrych efektów, albo nie zawsze. Dziękuję za te głosy i też dziękuję za te przykłady właśnie tak z pogranicza często aktywizmu czy sztuki, chociaż pewnie można było znaleźć też inne przykłady i nawet w Polsce, bo też na przykład nie wiem, nowe technologie próbują wprowadzać ruchy miejskie chociażby, tak? I na przykład nie wiem, no ostatnio jednym z takich pomysłów są tokeny, które mają motywować, też niektóre polskie miasta nawet rozwijają takie pilotażowe projekty, które mają motywować ludzi do robienia raczej czegoś niż czegoś innego i w ten sposób wpływanie na polityki miejskie, ale chciałem jeszcze wrócić na chwilę do tego wątku, do tych wątków ekologicznych, tak? Bo to bez wątpienia jest też ważna część wkładu Marshalla McLuhana w dyskusję o mediach i ten koncept właśnie tak myślenia o mediach jako części ekosystemu, który nas otacza, to wydaje się jest też coś, co ma właśnie ten potencjał właśnie tak przełożenia trudnych kwestii na język, który już za sprawą ruchów ekologicznych gdzieś tam jest dla nas zrozumiały, ważny,
potrzebne i no właśnie, tak, bo przecież możemy mówić, tak zresztą Derek de Kerckhove nawet też w tym wspominanym tekście pisze chociażby o zanieczyszczeniu informacyjnym, ale możemy też te nowe modele biznesowe i być może całą zmianę paradygmatu mediów, które przestają służyć komunikowaniu i wytwarzaniu sensów, a tak naprawdę coraz częściej stają się takimi maszynami do ekstrakcji danych, ustawiając nas trochę w roli, nie wiem, no, jakiegoś roponośnego pola, i które nie może protestować, więc to myślę też, że oddziałuje właśnie tak na naszą wyobraźnię, chociaż równocześnie, kiedy o tym mówimy, też włącza się we mnie jednak odrobinę takiego wewnętrznego oporu, też w tym sensie, że równocześnie, kiedy mówimy o transformacji cyfrowej, to też metafory, które nam podsuwa marketing, takie jak chociażby chmura internetowa, tak, każą nam myśleć, że te wszystkie procesy, które ułatwiają nam życie, ale często też ułatwiają nam bardzo proste i w istocie niemęczące aktywności, no niosą ze sobą ogromny koszt ekologiczny, tak? I tutaj z tej perspektywy na przykład przychodzi mi do głowy książka Jussiego Parikki Geologia mediów, tak? W której on pokazuje doskonale, jak no właśnie, tak? Jak rzeczy, o których my myślimy w kategoriach własnej wygody i postępu technicznego, jak chociażby, no nie wiem, no telefony komórkowe, no przez to, że my mamy telefony komórkowe, od 20 lat trwa wojna w Kongu, tak? No jest to oczywiście uproszczony związek przyczynowo-skutkowy, ale tam się wydobywa po prostu rzadkie materiały, tak? Więc minerały. Więc z tej perspektywy ja sam przyznaję się, teraz wyleciał mi z głowy, czytam książkę science fiction, wyleciał mi niestety z głowy autor, to się nazywa Infinity Detail, i to jest książka, która pokazuje świat po krachu internetu, i muszę przyznać, że to jest wizja z jednej strony przerażająca, ale z drugiej strony też jakoś tam pociągająca, tak, pokazująca upadek tego systemu, którego złożoność na dłuższą metę wydaje się nie do utrzymania. Więc też chciałem Państwa spytać może jeszcze właśnie o ten wymiar ekologiczny, właśnie tak, czy my jesteśmy w stanie też jako społeczeństwa właśnie wziąć też na siebie odpowiedzialność za to, że czasami być może coś nie musi dziać się tak szybko i być w jeszcze wyższej rozdzielczości i jeszcze szybciej i lepiej i tak dalej, tylko właśnie jak te związki tego środowiska medialnego jednak ze środowiskiem naturalnym, tak, i w planecie, żyjąc na planecie w najlepszym wypadku na krawędzi katastrofy ekologicznej, a pewnie za jej krawędzią, jak te interesy pogodzić? Wiem, że to jest bardzo patetyczne pytanie, ale może coś na ten temat powiecie. Ja tylko mogę jedną rzecz powiedzieć. Rzeczywiście ciągle mam inspirację od McLuhana. Ta kwestia, o której Andrew mówił wcześniej, czyli kwestia tła. McLuhan nigdy nie wątpił, że tło zmian kulturowych to była elektryczność, nie kwestie cyfrowe. Elektryczność była podstawą wszystkiego. Kwestia cyfryzacji to tylko jedna z interpretacji elektryczności. Czyli McLuhan tak właśnie to widział. Natomiast głęboki charakter elektryczności to integracja, a nie separacja. Czyli możemy się spodziewać, że w momencie, kiedy przejdziemy przez ten chory okres, w którym teraz jesteśmy, to dojdzie do integracji niejako z samoorganizacji, tak jak internet się organizował od początku. Czyli projektowanie przyszłości nie ma sensu, to i tak się samo zrobi. Elektryczność jest samym początkiem i rzeczywisty problem, jaki mamy teraz, zwłaszcza w świecie zachodu, bo na wschodzie jest to mniejszy problem, ale na zachodzie, no cóż, elektryczność nie jest w zgodzie z czytaniem. Elektryczność daje możliwość niby, ale tak naprawdę zdolność czytania, czy też jest pewną inwazją, nie mamy żadnej tutaj wątpliwości, czyli jak musimy się nauczyć, jak zostać osobami nieprywatnymi. Być może musimy wrócić do sensu honoru, odpowiedzialności, na przykład za środowisko naturalne,
Wiele osób działa bardzo głupio, ale musimy sobie jakoś z tym poradzić. Jest to kwestia wychowania, wrażliwości na takie kwestie, jak ludzie będą się czuć. Proszę pamiętać o jednej rzeczy. Kiedy wynaleziono winę, to czytanie przywiozło winę, bo nagle ludzie zrozumieli, że możemy winić sami siebie, a nie kogoś obok. W momencie, kiedy sami siebie możemy winić, w momencie, kiedy tworzyliśmy języki w naszych głowach i zaczęliśmy być odpowiedzialni za nasz własny los, to wtedy przyjęliśmy też to poczucie winy. Teraz mamy winę, a nie mamy wstydu, czyli dokąd idziemy? Musimy przejść do odpowiedzialności, to jest najważniejsze. I dlatego właśnie ufam jednak, że możemy przez to wszystko przejść, ale na pewno po drodze będzie dużo bałaganu. To jest z pewnością prawda. Także no, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli rozumiemy zintegrowaną moc elektryczności i dezintegrującą moc analfabetyzmu, to wtedy możemy rozwiązać ten konflikt. Ale trzeba to zrozumieć. I jeżeli to zrozumiemy, to przejdziemy, czyli doświadczymy nowego świata. Thank you, Andrew. You want to... Dziękuję bardzo. Teraz ty, Andrew. No cóż, właściwie wiele można powiedzieć. Pani mówiła o krajach rozwijających się, o tym, jak technologie innowacyjne, jak one mają dochodzić do nich nie tylko w tych głównych centrach. No rzeczywiście, Marshall też o tym bardzo wiele mówił i pisał. Edwin Carpenter i jego kolega zajmował się rdzennymi mieszkańcami Arktyki, jak również na Nowej Gwinei. I kwestia tego skoku żaby i do tych podstawowych kultur. Marshall uważał, że z uwagi na sam charakter technologii elektrycznej i że ona jest tak inna niż technologia piśmienna, ludzie, którzy posiadali umiejętności pisania, czytania, by znacznie lepiej mogli przyjąć technologie bazujące na elektryczności. Do tego doszło, że cała moc i cała uwaga była skierowana gdzie indziej. On ponadto twierdził, czy jakby silnie był uzależniony od sztuki. Uważał, że sztuka jest bardzo ważna, ponieważ artysta, jak mówił, i Ezra Pound o tym pisał, artysta to jest taka osoba w społeczeństwie, która zawsze walczy o to, żeby postrzegać to, co jest nowe, zauważać to, żeby badać, żeby zawsze znajdować nowe sposoby, żeby odnosić się do nas. I z tego powodu zawsze artysta może pomóc, jak pójść do przodu po tym, jak powstają nowe formy. Chodzi o to, żeby te nowe formy, które mogą wyglądać dziwnie, brzmieć dziwnie i one często nie są witane z radością w społeczeństwie. Najczęściej starzy ludzie mówią, że okropna jest ta nowa muzyka. Zawsze tak się będzie działo. Natomiast dla młodych ludzi, których wrażliwość jest nastawiona na nową sytuację, to ta nowa muzyka jest czymś naturalnym. I jeśli chodzi o projektowanie nowej przyszłości, Derek ma rację. Na pewno do tego dojdzie, niezależnie od tego, jak my to będziemy projektować. Myślę, że moglibyśmy pewnie projektować inteligentniej. Natomiast sprowadzając wszystko na inny poziom, Marshall przyjął ten pojąć od Arystotelesa, czyli od pierwotnej przyczyny. I to jest trochę bardziej skomplikowany świat. Natomiast wszystko sprowadza się do koncepcji takiej, że środowisko same w sobie decyduje o tym, jak wygląda nasz świat. Czyli technologicznie możemy modyfikować środowisko i następnie to środowisko samo wypracowuje pewne rzeczy. Jeżeli mamy dobre światło słoneczne, jeżeli mamy wystarczająco dużo wody, to pewne rzeczy będą rosły. I to do tego samego dochodzi w świecie technicznym, czyli jakość wody, jakość środków odżywczych na pewno pomoże w stworzeniu różnych rzeczy w społeczeństwie. I cały to pojęcie ekologii, środowiska i technologii, to jest to pojęcie, które intencjonalnie wprowadzamy do naszych środowisk po to, żeby tworzyć taki świat, jaki chcemy. Wyłączamy jedną część, włączamy inną. W latach 60. Marshall mówił o takiej śmiesznej rzeczy,
mówił, że w każdym razie to wszystko, co on mówił, sprawia, że naprawdę nie jesteśmy aż tak bezradni i tak bardzo pozbawieni nadziei, jak pewnie moglibyśmy. Oczywiście tutaj zgadzam się z Andrew, że tutaj można byłoby powiedzieć mnóstwo rzeczy, to jest olbrzymi temat, czyli ekologia mediów. Ja sama teraz myślałam, co właściwie chciałabym powiedzieć, bo jest tyle różnych tematów, ale wybiorę tylko jeden. To znaczy zgadzam się też z Derrickiem, że to pojęcie antropocenu nie jest zbyt szczęśliwe z wielu powodów. Ono zwraca uwagę na człowieka, podczas kiedy w rzeczywistości to nie człowiek jako taki spowodował tego olbrzymią degradację środowiska. To były konkretne społeczeństwa w konkretnym czasie i miejscu. Sądzę, ostatnio przychylam się do tego, że może jednak kapitał ocen. Czyli chciałabym tutaj, krótko mówiąc, powrócić do kwestii tego, że to nie same media, nie sama elektryczność, nie same wynalazki, tylko pewnego rodzaju szersza rama jest problemem. To znaczy myślę, że dopóki to wszystko będzie się zawierać w takiej szerszej ramie, w której najważniejszym elementem będzie zysk i to taki za wszelką cenę, zysk ekonomiczny, tak, to nie wyjdziemy z tej matni. To znaczy możemy tutaj sobie dyskutować po prostu o kwestiach epistemologicznych, ontologicznych, ekologicznych, ale faktem jest, że dopóki będzie oznaczało to konkretne zyski, to w dalszym ciągu będzie wydzierane z ziemi to, co powinno być wydzierane. Nie wiem, w Skandynawii, jeżeli pojedziecie państwo na północ Szwecji, to jakkolwiek uważa się, że to Norrbotten jest obciążeniem do budżetu szwedzkiego, to jeżeli się dokładniej przyjrzy, to jest dokładnie odwrotnie. Znakomita część energii elektrycznej Szwecji pochodzi z wielkich tam na północy. To w dalszym ciągu jest wręcz rabunkowa gospodarka. Kiedy ostatni raz byłam w tundrze w 2000, to było, nie wiem, z 5-6 lat temu, to już wtedy budowano tam, remontowano drogi po to, znaczy dlatego, że wiedziano, że za chwilę pojawi się potrzeba, bo pojawią się kolejne kopalnie na północy, tak? To oczywiście ma związek właśnie z telefonami, z elektrycznością i tak dalej. Tak? Ta rabunkowa gospodarka nigdy nie zniknęła. Nie przypadkiem te słynne fermy danych buduje się na północy. Tak? Oczywiście okazuje się, że i to nas zawodzi, bo słynny bank nasion na Svalbardzie również uległ podtopieniu. Tak? Ten bank nasion jest oczywiście znakomitą inicjatywą i generalnie jestem fanką, ale zastanawiam się też nad motywacją, która przyświeca tworzeniu. To jest bardzo skomplikowana sprawa, to dopiero zaczęłam śledzić. Ale jakby tych, czegokolwiek byśmy się nie dotknęli, to jednak wrócimy do tej podstawowej ramy, czyli że to jednak kapitał ocen jest tym naszym problemem, nie tyle antropocen. Ale żeby pozostać też jednak w bardziej, w takiej jaśniejszej tonacji, to znowu zwrócę się w stronę tego, że nie wszystko wiemy, tak? Że te duże narracje często powodują, że przeoczamy coś. Myślę, że w tym naszym przyglądaniu się rozwojowi mediów coś przeoczyliśmy. I na przykład ja byłabym ciekawa takich alternatywnych ścieżek rozwoju pewnych technologii medialnych, bo dobrze wiemy, że technologie medialne się rozwijają tak, a nie inaczej. To też nie jest kwestia tego, że wygrywa najlepszy pomysł, w sensie najbardziej oryginalny. Wygrywa ten pomysł, który sprawdza się rynkowo, przynajmniej poczynając od lat mniej więcej 70. Tak było z internetem, prawda? No więc zastanawiam się, czy nie przeoczyliśmy tego, że na przykład Wenecja jest znakomitym przykładem naturalnej technologii komputerowej, opartej na kompletnie innych zasadach. Tak? Jak gdyby to, jak Wenecja jako miasto funkcjonuje, mimo tego, znaczy w tej chwili oczywiście jest to pewnie miasto, które zniknie z powierzchni ziemi najszybciej, nad czym ubolewam, bo to moja wielka miłość, ale nie tylko Wenecja, ale cała laguna, tak? Układ wody, układ, to jak zbudowano w ogóle Wenecję, ogrody, które tam powstały, zresztą ogrody, które projektował jeden z adiutantów Napoleona, polski generał Dezydery Chłopicki, o którym w ogóle nie wiemy, nie znamy tej historii, tak? Znamy inną historię. No więc jakby dla mnie ekologia mediów w tej chwili jest taką chyba potrzebą grzebania w tych alternatywnych historiach, które da się z tego wyciągnąć i taką chęcią zobaczenia, czy możemy budować od innego miejsca, porzucając te wszystkie ruiny, bo trzeba będzie je porzucić, chcąc, nie chcąc.
Bardzo dziękuję. I to już jest chyba tak, wiem, że tych wątków poruszyliśmy bardzo dużo, ale nie zostało nam wiele czasu, więc to jest chyba moment, w którym Państwa powinienem poprosić albo wreszcie oddać głos, więc czy mamy jakieś pytania z sali? Bardzo gorąco zachęcam do zgłaszania się. Czy chcieliby Państwo zapytać naszych gości, zadać pytanie, ewentualnie coś skomentować? Pani, czy ktoś jeszcze tutaj się zgłasza? No to zapraszamy tutaj. Dobry, witam. Słychać mnie? Słychać? O, teraz słychać chyba. Dzień dobry, witam gości kanadyjskich. Ja też jestem Kanadyjką, także bardzo mi miło zobaczyć tutaj kanadyjskie twarze. I chciałabym poruszyć tutaj wątek polityczny, bo mówiliśmy o wątkach gospodarczych, pani tu mówiła, ale wiadomo, że za mediami stoją pewne siły i te siły są wykorzystane w tych procesach politycznych. My wybieramy polityków, a za nimi stoją media, prawda? A te media wykorzystują z kolei algorytmy do tego, żeby wiedzieć, kto ich ogląda, jak ich ogląda, i tak się to koło napędza. Wiemy o związkach naszych tutaj na lokalnych podwórku, ale jak to widać z kanadyjskiej perspektywy i szczególnie w perspektywie tego nowego premiera, który przyszedł z taką bardzo ambitną agendą zielonej Kanady, zielonej gospodarki, ale oczywiście te siły, które stały z drugiej strony, okazały się silne, tak jak na przykład budowa wielkich projektów na przechodzących przez całą Kanadę, tak jak gazociągi i rurociągi. I czy mogliby nasi goście skomentować właśnie ten wątek polityczny, zależności mediów i polityki, i szczególnie w kontekście kanadyjskim? Dziękuję. Już mam wiele zrozumienia dla polityków takich jak Justin Trudeau, którzy mają szczere intencje. Oni są tak jak balon wypełniony wodą w wulkanie, idealistyczni politycy, ponieważ oni mierzą się z sytuacją. Myślę, mając naprawdę szczere ideały, chęci, cele, ale trafiają na system, który działa w pewien sposób, stanowiąc środowisko samo w sobie. No i muszą zrobić, co się da, żeby jakakolwiek zmiana była możliwa. I teraz odwrócę to, bo to oddolne działanie rzeczywiście jest kluczowe, ponieważ to ludzie mają ostateczny głos. Owszem, są interesy korporacyjne, które mają wiele wspólnego z polityką, ale te korporacyjne interesy są efektywne wtedy, kiedy ich politycy mają swoją kadencję. Także to od głosujących wyborców zależy, kto będzie u władzy, również w sensie ekonomicznym. To jest ten krąg. I zgadzam się, że kapitalizm jest problemem, ale nie do końca, dlatego że trudność polega na tym, że ten punkt odniesienia to optymalizacja w celu osiągnięcia zysku. I myślę, że tutaj ta regulacja rynku farmaceutycznego, znowu do niej nawiążę. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj, 100 lat po wprowadzeniu tych regulowań, mamy sytuację dużo trudniejszą, ale proszę uwierzyć, że przemysł farmaceutyczny nie obalił tych regulacji. Oczywiście ścierali się regulatorzy i te firmy i tak dalej, ale wynegocjowali to, co w tej chwili jest. I ja myślę, że można taki konsensus osiągnąć. Oczywiście są gigantyczne przeszkody, którym musimy stawić czoła, ale myślę, że jak się wystarczająco wkurzymy, to zapomnimy o tym, co nas dzieli, i będziemy pamiętać o tym, co sprawia o tym, że jesteśmy ludźmi, o tym, co nas łączy. Jeśli chodzi o przetrwanie, to jestem przekonany, że zrobimy, co trzeba. Ja także mogę skomentować sytuację w Kanadzie, podobnie jak Andrew. Ja mieszkam we Włoszech, ale oczywiście wciąż interesuję się sytuacją w Kanadzie, pozyskując informacje z różnych źródeł. I zgadzam się, że Justin Trudeau
operuje w środowisku, mając dobre intencje, w środowisku, które zastał, które jest przekazem, które jest tym, rzeczywiście to medium jest przekazem. Więc możemy być tym przekazem, ale to środowisko determinuje to, co robimy. Mnie bardziej martwi i chciałbym tutaj znać Państwa opinię, zwłaszcza opinię Anny, na temat kwestii, którą postrzegam jako to, co jest taką rosnącą falą, czyli mówię o ludziach, którzy nie mają pojęcia, którzy są zwolennikami teorii spiskowych, wierzą w fake newsy i tak dalej, ale za sobą pociągają dobrych ludzi i walczą ze swoim demonem, który się nazywa państwem i jestem tym, ta koncepcja deep state, to jest teoria, która pociąga za sobą zwolenników teorii spiskowych, ale będzie musiała przybrać jakiś kształt w pewnym momencie i zastanawiam się, co na przykład się będzie działo z kredytem społecznym w Chinach i w jaki sposób ludzie są kontrolowani przez ciągłe śledzenie, szpiegowanie. To jest ten głęboki stan deep state, jedna z jego twarzy. Czyż czemu ona służy, to jest zupełnie inny problem, ale chodzi mi o to, że jeśli chodzi o ludzi, którzy nie chcą stanowić części sytuacji i tych, którzy nie mają nic przeciwko temu, no to są to dwie różne polityczne opcje i ciekaw jestem waszego zdania na ten temat. Dziękuję, Derek, za podjęcie tego tematu. Chcę powiedzieć, że podzielam te obawy. Podzielam to zaniepokojenie, szczególnie też w polskim kontekście. W polskim kontekście mamy bardzo zbieżną sytuację z tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych obecnie z teoriami konspiracyjnymi. O ile w Stanach Zjednoczonych mamy QAnon, który jest w tej chwili dużym problemem, wiem to z pierwszej ręki od moich znajomych, między innymi również. W Polsce mamy mnóstwo, znaczy u nas to się zaczęło trochę wcześniej, prawdę mówiąc, teorie spiskowe wokół nieszczęsnej katastrofy w Smoleńsku były takim jakby pierwszym sygnałem tego, co może się wydarzyć. Obawiam się, że tutaj chyba nie mam jakichś szczególnie optymistycznych poglądów, czy szczególnie, znaczy trudno mi tutaj, nie wiem, czy to, co powiem, zabrzmi optymistycznie, ale po pierwsze też nie jest nic nowego. Po drugie, gdybyśmy przeczytali na nowo Johna Fiska, który kiedyś pisał, czy inaczej, gdybyśmy sięgnęli znowu do krytycznej analizy dyskursu, to sądzę, że Norman Fairclough chyba udzielił kiedyś dobrej odpowiedzi na to pytanie, jeszcze w latach 80., pisząc o takim przeciwstawieniu narracja jako opowieść o świecie versus wyjaśnianie świata. Narracja była tą bronią ludzi, którzy czuli się wyłączeni z dyskursu medialnego. Tak? Oni opowiadali sobie historię na temat tego, dlaczego są wyłączeni, kto ma władzę. To było w świecie jeszcze mediów stosunkowo tradycyjnych, to było w świecie telewizji. Obawiam się, że to, z czym mamy do czynienia teraz, jest po prostu pewnego rodzaju dalszym ciągiem tamtej sytuacji. W większości wypadków osobami, które podpisują się pod spiskowymi teoriami, są osoby, które z różnych względów czują się w jakiś sposób dyskryminowane, usunięte na margines, nie zawsze ekonomicznie, czasami właśnie dyskursywnie. Ja tutaj opowiem anegdotę. Kiedyś leciałam z Krakowa do Dublina, to są ponad 3 godziny lotu. Tak się złożyło, że obok mnie siedział Rom ze Słowacji, który w Irlandii na nowo ułożył sobie życie. Mieliśmy fascynującą rozmowę po słowacku, bo to jest mój drugi język. Piliśmy trochę alkoholu z butelki w papierowej torebce. Nie wnikałam, co to za alkohol. Ale to była fascynująca rozmowa, ponieważ to był człowiek, który głęboko tkwił w teoriach spiskowych. On opowiedział mi bardzo w dużych szczegółach i bardzo tak logicznie i sensownie, dlaczego Ziemia jest płaska. I wierzcie mi Państwo, że po 40 minutach tej opowieści ja naprawdę zaczęłam myśleć, że coś w tym jest. Ale też zauważyłam drugą historię. To był człowiek o niesamowicie żywotnej inteligencji, na bardzo wysokim poziomie, który nigdy nie miał szansy pójść do szkoły. On jakby szukał wiedzy o świecie i chłonął ją zewsząd i jakby to, co do niego przemawiało, to jak gdyby gdzieś tam
przyjmował, tak, za swoje. Więc to jest jak gdyby, wydaje mi się, wskazówka. Jego wiedza była olbrzymia skądinąd, na różne tematy. Miał bardzo żywotny umysł, jak mówię. W ciągu 3 godzin poruszyliśmy, już nie pamiętam ile tematów, wszystkie fascynujące. Ale jego myśl jak gdyby nie miała tej dyscypliny. Tak? Natomiast wiele było w tym resentymentu, zwykłego resentymentu, takiej frustracji gdzieś tam ukrytej, tak? Żalu, pretensji przeciwko różnym siłom, które pozbawiły go możliwości wpływu na losy świata w mikro albo w makroskali. I wydaje mi się, że to jest jeden z problemów z teoriami spiskowymi, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce, jak i w wielu innych krajach świata. I wreszcie na to wszystko nakłada się niezwykle wzmożona cyrkulacja. Jeżeli państwo pamiętacie taką wymowną wizualizację na temat hashtagu Je suis Charlie sprzed kilku lat, oczywiście ta wizualizacja wprowadza w błąd, bo ona pokazuje tyleż rozpowszechnienie Twittera, co reakcje ludzi, ale tam jak gdyby świat płonie wręcz. Tak? Te wizualizacje mają to do siebie, że one są metaforami niestety. Mówię niestety dlatego, że część ludzi bierze te wizualizacje za dowody znowuż. To są metafory, ale ta metafora była bardzo taka przemawiająca, bo świat zapłonął, tyle tylko, że trwało to 3 dni. Ja mam wrażenie, że problem ze teoriami spiskowymi polega na wielu rzeczach, między innymi na tym, że one są efemeryczne, tak? Znikają, pojawiają się następne, one zbyt długo nie trwają, ale tym pokłosiem, one zostawiają pewnego rodzaju ruiny w umysłach ludzi. Tak? To są osoby, które nie są w stanie włożyć wysiłku w zrozumienie czegoś, ponieważ te narracje są tak uwodzące. Więc podsumowując, my wszyscy, jeżeli w swojej komunikacji ze światem zaczynamy uprzywilejowywać narrację, to musimy się liczyć z tym, że będzie się to wiązało z poważnymi konsekwencjami. Tak? I to jest smutny przyczynek do tej wtórnej oralności i do globalnej wioski, bo przecież narracje są domeną między innymi właśnie społeczeństw plemiennych. Tak? No więc co zrobiliśmy z naszym storytellingiem, co zrobiliśmy z naszymi narracjami, że tak się to, że takie to ma konsekwencje. To chyba na razie tyle, bo to jest olbrzymi temat. Dziękuję i żałuję, że nie mamy 3 godzin, tak jak w twojej opowieści, ale chyba musimy już niestety kończyć. Wiem, że nie daliśmy państwu prostych odpowiedzi, raczej masę pytań, ale to też myślę pojawiało się w tej naszej rozmowie, tak, że tych prostych odpowiedzi po prostu nie ma. Tak, ja bym powiedziała, że żyjemy, znaczy to jest, dla mnie to jest powód do optymizmu. Większość osób uważa, że to jest kłopot. Powiedziałabym, że świat, w którym były jakieś proste odpowiedzi, nieodwołalnie się skończył, a nigdy ich nie było. Jeżeli ktoś państwu oferuje proste odpowiedzi, to was oszukuje. Politycy uwielbiają oferować proste odpowiedzi. Więc podziękujmy naszym gościom za kolejne pytania. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję też paniom tłumaczkom, dziękuję państwu, dziękuję osobom, które oglądają nas za pośrednictwem Facebooka i zapraszam państwa na kolejne wydarzenia, których zostało już niestety niewiele, na kolejne wydarzenia Festiwalu Literacki Sopot. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Thank you very much. Thank you for being with us.